Witam serdecznie, Damian Grabowski. Jesteśmy w Team 13 Fitness, moim nowym gymie. Otwarty niedawno. Jak widać, cieszę się sporym zainteresowaniem. Właśnie jesteśmy na treningu. Właśnie jesteśmy na treningu grupy początkującej, stąd to pytanie. Od razu, do końca. Na treningu grupy początkującej MMA jest około 30 osób. Później zaczynam ja swój trening. Tutaj przygotowuję się do UFC. Także zapraszam na dalszą część treningu. I na schaby. Czyli jak on stoi w pozycji, ho. Tak? Barki. I schaby. Bawimy się. Lewo, bo jak uderzycie tutaj, łamiecie sobie kciuk. W ten sposób. Trwają przygotowania do UFC, do mojego występu w UFC, do mojego debiutu. No mówię, nie wszystko idzie tak jak iść powinno z racji tego, że no byłem w międzyczasie, otwierałem klub, który właśnie tutaj można widzieć za moimi plecami. Mówię, dużo czasu poświęcałem na to, żeby tutaj to wszystko szło tak jak powinno, ale no robię jeden uczciwy trening dziennie, taki mocny 1,5 godziny, który się głównie składa ze sparingów, z jakichś zadaniówek i szczerze mówiąc to czuję się nawet lepiej niż jak trenowałem 2 razy dziennie, ponieważ jak trenowałem 2 razy dziennie to już mówię, jakieś te zmęczenie mnie łapało, czułem się podmęczony, przemęczony lekko, natomiast teraz na każdym treningu czuję się dobrze, daję z siebie prawie 100%, no może nie 100, ale 80%. I naprawdę no widzę, że ta forma rośnie, te 3x5 myślę, że spokojnie wytrzymam nawet z takim cięższym zawodnikiem. No myślę, że będzie dobrze, tak? Jestem już starym, doświadczonym zawodnikiem, więc też za bardzo się tak nie podniecam tym, że to jest UFC, tylko po prostu wyjdę, będę robił swoje i rzeczą wojownika jest walczyć, rzeczą nie badać zwycięstwa, nie? Generalnie na siłę się nawet nie nastawiam, ponieważ on waży 125 kg i choćbym nie wiadomo co robił, to nie będę od niego silniejszy ważąc 107, bo teraz będę miał taką wagę gdzieś 107-108, mówię z racji tego, że tutaj dużo było stresu, dużo przygotowań i dużo pracy do otwarcia tego gymu, tej siłowni, tego klubu fitness, to trochę mi waga spadła, ale jestem szybszy, mam lepszą kondycję przez to, więc no myślę, że będzie dobrze. Bardzo, bardzo mocny striker, bardzo dobry bokser, zresztą on tam chyba miał jakieś walki zawodowe. Na pewno silny, no ale wiadomo, jak jest plan taktyczny, przewrócić, wskoczyć na niego i siedzieć jak na czereśni, więc taki też będzie plan. No, ostatnio po prostu nie ma żadnej diety, ponieważ jem wtedy, kiedy mogę, kiedy akurat mam na to czas, więc jak mówię, tutaj pracowaliśmy przy otwarciu klubu, to było tak, że jadłem o godzinie 8 śniadanie, o 16 obiad. Przed treningiem, później kolację, a teraz już jak otworzyliśmy to mam troszkę więcej czasu, więc więcej, bardziej się przykładam do tych posiłków, więc jem zawsze z 4-5 posiłków dziennie, ale no mówię, specjalnej diety nie ma, ja zawsze twierdziłem, że trzeba jeść to, na co się ma ochotę, a nie tam cudować, bo diety są dobre dla kulturystów i dla osób, które zbijają wagę, a ja w wadze ciężkiej mam ten przywilej, że mogę sobie zjeść wszystko, to na co mam ochotę i zbytnio mi to nie przeszkadza. Mocną stroną będzie doświadczenie, no z racji tego, że więcej walk stoczyłem od niego. Już byłem w różnych oktagonach i ringach na całym świecie, począwszy od Europy, skończywszy poprzez Stany Zjednoczone, skończywszy na Rosji. Więc no mówię, no, ja tam wychodzę, jadę zrobić swoje. Nie mam jakiejś presji, że jest to UFC i nie podniecam się tym tak jak młodzi zawodnicy, którzy myślą, że złapali Boga za nogi. Wcale tak nie uważam. Uważam, że po prostu idę tam odrobić zadanie domowe. Jak odrobię je dobrze, no to będę dalej w tamtej lidze, jak będzie gorzej, no to zobaczymy. Witam serdecznie, Damian Polish, Pitbull Grabowski. Zapraszam serdecznie wszystkich fanów MMA na moją walkę.